Napady, pobicia, rozboje w Zamościu to już jest niemal standard każdego dnia. Czy to w nocy, czy to w dzień, do takich sytuacji dochodzi, czego efektem było m.in. zamordowanie Eryka Romanowskiego dnia 28 lutego 2023 roku w pobliżu miejsca, gdzie dokonano kolejnego napadu rozbójniczego z użyciem noża. Kochani, w dniu wczorajszym, dokładnie 17 marca, informowałem i publikowałem na tę okoliczność dwa filmy dostępne na kanale Życie od Nowa, ale też i na kanale niezależnym od władz zwierzchnich na kanale Zamość od Nowa. Kochani, a dzisiaj jest potwierdzenie. Co prawda to jest takie potwierdzenie zdawkowe, bo tutaj oczywiście tak szerzej się o tym nie mówi, z wiadomych powodów, jak to w Zamościu. Starają się tutaj władze wyciszyć, ale jednak dzięki naszej publikacji wczorajszej, dzisiaj okazała się informacja wydana przez Straż Miejską. Co tutaj czytamy? Tytuł: groźby przy szkole podstawowej numer 10, a dokładnie chodzi o napad rozbójniczy z użyciem noża w ręku. Dalej czytamy w tekście tak. W dniu 17 marca około godziny 13 dyżurny Straży Miejskiej miasta Zamość otrzymał zgłoszenie o dwóch agresywnych mężczyznach, którzy zakłócali porządek przy zespole szkół numer 10 powinno być, jest jedynka. Na ulicy Powiaków w Zamościu. Monitoring zlokalizował osoby odpowiadające rysopisowi. W dalszych czynnościach ujawniono, że dokonali oni wymuszenia rozbójniczego z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawcy zostali przekazani policji. Policja jak na ten moment jeszcze na razie milczy. Ja dwa słowa, jeszcze komentarz do tego tekstu, który tutaj jest upubliczniony. A proszę Państwa, chodzi dokładnie o uczni z ekonomika, którzy pobierali edukację w szkole numer 10, a nie jak tutaj napisano jedynkę w tekście, ale w tytule napisano poprawnie, szkoły numer 10. Chodzi dokładnie o uczni, którzy tam pobierali naukę, ale też niestety nie napisano ani słowa o bohaterskiej postawie jednego z nauczycieli, który nie dał się zastraszyć, nie bał się i po prostu podjął natychmiastowe, zdecydowane działania, między innymi poprzez to, że zadzwonił po Straż Miejską. Szanowni Państwo, wielkie słowa uznania dla nauczyciela, dla bohatera, którego działania spowodowały to, że tym razem w Zamościu nikogo nie zamordowano. I cóż, no a Straż Miejska już innego wyjścia nie miała, bo wiadomo, w tym dniu, dokładnie 17 marca 2023 roku, byłem w tym rejonie, chodziłem i robiłem rozpoznanie, między innymi mające na celu zapoznanie się z monitoringiem. Kochani, także efekty naszej pracy oraz dzięki informacjom od społeczeństwa są pozytywne w sensie takim, że sprawy są niezamiatane już pod dywan, bo oczywiście, bo statystyki miasta i jaki to wizerunek, ale jednak te sprawy wypływają na wierzch. Kochani, korzystając z okazji, bardzo serdecznie dziękuję osobie, która mnie poinformowała jako pierwsze medium, niezależne medium, wolne medium, a które to medium, czyli Konsorcjum Medialne Szpon Mafii Polska, poinformowało w dniu wczorajszym na gorąco, na bieżąco o tym społeczeństwo, między innymi też Zamościa. Społeczeństwo, które się boi, które jest zastraszane, gdzie rodzice boją się wysyłać dzieci do szkoły, gdyż wiadomo, jak czym to się może kończyć, albo napadami, pobiciami, rozbojami, a nawet morderstwami, jakie to miało morderstwo miejsce dnia 28 lutego 2023 roku. Kochani, zapraszam na kanał Zamość od Nowa. Zamość od Nowa jest to medium, które nie podlega jurysdykcji władzom miasta i nam tutaj, i mi tutaj nie zależy na tym, żeby mnie jakiś prezydent czy jakiś inny przedstawiciel władzy lubił czy nie lubił. Po prostu prawda, cała prawda i tylko prawda. A prawda jest taka, że Zamość jest bardzo niebezpiecznym miastem, na okoliczność czego w
Wkrótce będę publikował materiały niejawne zastrzeżone dla innych służb, ale materiały niejawne, które będą pokazywały pracę policji od zaplecza. Także proszę Państwa, materiały wkrótce będą wyjątkowej wartości i zobaczycie, usłyszycie Państwo, jak pracuje policja i jakie tu są tutaj tajemnice z tym związane. A dzisiaj cóż, tylko jeszcze raz serdecznie dziękuję osobie, która wczoraj mnie poinformowała, zaufała mi, przede wszystkim zaufała i powiedziała o tym całym zdarzeniu, że dwóch bandziorów z nożem w rękach napadło i dokonało wymuszenia rozbójniczego na dzieciach wracających ze szkoły. Proszę Państwa, wielki dramat, jak można na dzieciakach, które wychodzą ze szkoły, dokonywać napadu rozbójniczego, a tak jest i niestety są ofiary i tylko i wyłącznie dzięki nauczycielowi tejże szkoły nie doszło do kolejnej śmierci, jak to miało miejsce 28 lutego 2023 roku, gdzie pod kamerą monitoringu Straży Miejskiej zamordowano Eryka Romanowskiego. No i oczywiście, ale na ten temat na razie więcej nic nie powiem. Wkrótce będą publikowane kolejne materiały dowodowe. Kochani, tak, to jest symbolika Zamościa. Pięść z nożem w ręku. Bardzo niebezpieczne miasto i uważajcie na siebie, oglądajcie się za siebie, bo władze miasta i prezydent miasta, szanowny pan Andrzej Wnuk, nie jest w stanie zapewnić bezpiecznego poruszania się mieszkańcom w przestrzeni publicznej. Do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszam na kanał Zamość od Nowa oraz na kanał Życie od Nowa, ale też i na kanały Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii Polska, bo proszę Państwa, jesteśmy medium niezależnym, a wspierające nas Stany Zjednoczone Ameryki Północnej po prostu dają nam siłę, dają nam moc i dzięki wysiłkowi tejże właśnie instytucji możemy działać, mówić prawdę, głosić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, a prawda oczywiście jest niewygodna, między innymi tutaj panu prezydentowi, którego żeśmy odwiedzili, no i który potraktował nas w sposób przerażający, ale cóż, jaki prezydent, takie miasto. Wkrótce więcej na ten temat. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z wyrazami szacunku Tadeusz Kasprzak, niezależny dziennikarz śledczy, redaktor naczelny Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii Polska. A to jest właśnie pocztówka i wizytówka miasta Zamościa.